Dzień dobry, moi mili, dzień dobry. Witam Was serdecznie w czytaniu na pełnię w pannie, która to, w skrócie rzecz ujmując, zachęca nas do przeprowadzenia najróżniejszego rodzaju porządków, zarówno w życiu osobistym, w domu być może, w emocjach własnych, ok? Najczęściej prowadzi do usuwania z naszego życia tego, co już nam w jakimś znaczeniu nie jest potrzebne. Wiem, to może zabrzmi brutalnie, ale no, na tym mniej więcej polegają te energię. Natomiast to też z drugiej strony absolutnie nie oznacza, że mają wydarzyć się rzeczy rewolucyjne w Waszym życiu. Możecie podjąć jakieś ważne decyzje, ale nie musicie, bo kwestia porządkowania może skończyć się na wysprzątaniu na przykład własnego mieszkania, prawda? Albo po prostu ustaleniu granic w odchodzeniu od spraw niesatysfakcjonujących. Moi drodzy, i teraz tak, filmy zostały przygotowane przy współpracy z kanałem Spokojnie, to tylko astrologia. To jest wstęp do czytań. Za chwilę usłyszycie pana Tomasza i później ja do was wrócę z przesłaniem tarotowym. I chciałam jeszcze tylko zasygnalizować, że może zdarzyć się tak, że jakby przesłanie astrologiczne nie odnajdzie bezpośredniego związku, nie odnajdzie bezpośredniego przełożenia na karty tarotowe, czy też na przesłanie, czytanie tarotowe, więc wydaje mi się, że w zasadzie tym lepiej, dlatego że część z Was być może będzie mogła czerpać informacje z dwóch odrębnych źródeł. Do dzieła, kochani, także zapraszam serdecznie i przechodzimy do filmu astrologicznego. Drogie bliźnięta, czas pełni w pannie będzie dla Was momentem, kiedy będziecie musiały sobie szczerze powiedzieć, ile poświęcacie ze swojego życia intymnego, ze swojego życia domowego na rzecz kariery. Kariera potrafi być bardzo wymagającym obszarem, który domaga się pewnych ofiar. I tak się składa, że często ta ofiara składana jest z naszego czasu spędzanego z rodziną, czy też czasu, który poświęcamy na pielęgnację siebie, naszego wnętrza, czy też naszej emocjonalności. I tutaj Księżyc w Pannie będzie zachęcał nas do tego, aby powiedzieć sobie szczerze, co czujemy w związku z naszą karierą, czego już nie możemy udawać i czemu nie możemy zaprzeczać. W efekcie, jeśli będziemy ze sobą na tyle uczciwi, możemy zyskać nową energię, która pozwoli nam się prężniej i energiczniej piąć po drabinach naszej kariery, czego oczywiście Wam serdecznie życzę. Moje drogie bliźnięta, rzućmy okiem zatem, co karty wskażą, jeśli chodzi o wpływy pełni dla Was. Czy pokażą jakieś nowe informacje, czy może będą konsekwentne, jeśli chodzi o kwestie, no moim zdaniem, zachowania trochę równowagi pomiędzy życiem prywatnym, życiem domowym, a sprawami gdzieś tam angażowania się w pracę właśnie. No dobra, zobaczymy. I czas dla siebie też mi się wydaje, czy jest dla Was, czy macie czas dla siebie w tym wszystkim? Może czujecie, że nie macie tego czasu? Okej, ale sprawdzamy, co tutaj mamy. No, ósemka monet. Jakich monet? Kielichów, przepraszam. Trzy buławy, super, będzie zmiana. Ale taka, która przyjdzie w moim odczuciu naturalnie, nie będziecie jej po prostu pospieszać albo w pewnym momencie się zatrzymacie, żeby ją jeszcze przekonfigurować. Na spodzie jest sześć kielichów. No to jest takie życie z ludźmi dla Was ważnymi. Sprawy z dziećmi są ważne. Pytanie teraz otwarte dla osób, które czują, że zapracowują się zbyt mocno i nie poświęcają wystarczającej czasu rodzinie, może przyjaciołom, dzieciom, tak bym powiedziała, z dzieciom, no to tutaj rzeczywiście możecie zmienić zdanie na ten temat. Dla swojego własnego dobra zaproponować coś nowego, ok? Może jakiś wyjazd gdzieś, zobaczymy tutaj dalej, poczekajcie. No i dokładnie. Tutaj w ósemce kielichów to jest bardzo konsekwentne, bo jest przy tym rydwan.
bardzo konsekwentna zmiana kierunku, tak to nazwę. Emocjonalne odejście od takiej ciężkiej i trudnej, niezadowalającej nas sytuacji emocjonalnej. To może być dla części z Was chęć po prostu podjęcia próby zorganizowania jakiegoś wspólnego spotkania z Waszą rodziną, w sensie wyjazdu jakiegoś, spędzenia czasu wspólnego, no bo jest ten Rydwan i są trzy buławy, więc tak trochę mi tutaj to wygląda. I macie wielką chęć, żeby gdzieś ruszyć, coś zmienić, tak, żeby być razem bardziej niż obok siebie, tak, zwracać uwagę na jakość tej relacji, czyli jesteśmy razem koło siebie i naprawdę słuchamy siebie nawzajem, tak, jesteśmy obecni ciałem i duchem w tych relacjach, powiedzmy sobie takich domowych. A dlaczego jest wisielec? Bo to będzie dopiero jakiś plan, moim zdaniem. Wy może zechcecie coś zaplanować, albo zastanowicie się tutaj na spokojnie, jak to zmienić. Dwa razy się pojawiło trzy buławy. Czyli to jest kluczowa zmiana, tak? Możecie też zaproponować coś waszemu przyjacielowi, partnerowi, coś, co spowoduje, że może jakby odżywić troszeczkę waszą relację, wasze, że tak powiem, relacje w rodzinie nawet, tak? Na spodzie jest, słuchajcie, siódemka monet. Czyli to na to trzeba będzie de facto poczekać. Czyli też wydaje mi się, że jeśli faktycznie jesteście w takiej sytuacji, gdzie za dużo było pracy, za dużo było skupienia na tym zawodowym takim pędzie, które trafia, jakby przytrafia się każdemu, to tutaj następuje ta zmiana w kierunku realnego podążania bardziej za życiem takim z pasją, powiedziałabym. Ale uważam też, że część z Was dopiero to zainicjuje i tutaj w siódemce monet po prostu trzeba będzie jakby być cierpliwym i czekać. Nowe osoby... No wiecie, coś Wam powiem jeszcze zupełnie szczerze. Przy okazji pracy, bo to się tak też silnie to rysuje, możecie poznać jakieś fajne osoby, które moim zdaniem mogą stać się dla Was również nie tylko współpracownikiem, ale też kimś, z kim miło Wam się będzie spędzać czas. Po prostu. Okej, a co karty miłosne dla Was mówią? A słuchaj z sercem, czyli słuchaj jakby, słuchaj swojego serca, słuchaj z sercem, doczytam Wam, to jest karta numer 1, poczekajcie. Słuchaj sercem, jest okazja, byś obrał pełną miłości perspektywę na daną sytuację, ok? Słuchasz tego, co się do Ciebie mówi, ale powinieneś to robić z sercem wypełnionym miłością. No i pięknie, bo tutaj właśnie odchodzimy od sytuacji w ósemce kielichów, gdzie tak naprawdę, no trudno powiedzieć, że była miłość albo były jakieś braki i chcemy to zmienić, tak? Czyli to mogła być jakaś taka konkretna sytuacja. Natomiast, tak jak powiedziałam też od razu, dwie karty wskazują, że na jakieś ostateczne, definitywne rozstrzygnięcia trzeba będzie poczekać. No i też nic dziwnego, bo jeśli decydujecie się w okresie teraz tej pełni w pannie na przykład, że okej, planuję sobie jakiś wyjazd z rodzinką, żeby miło spędzić czas z przyjaciółmi, no to okej, no tutaj karty wskazują po prostu, że to się wydarzy za jakiś czas, tak? Że to może teraz być nie najlepszy moment, żeby tak od razu jechać, ale może warto zacząć to planować, o, dobra? Albo po prostu planować tą drogę do zmiany, jak więcej czasu spędzać na realizacji siebie, swoich własnych takich pasji niezawodowych, w jaki sposób koordynować tak relacją osobistą, dla Was ważną, tymi życiowymi wszystkimi kwestiami dla Was ważnymi, no żeby czuć tą obecność tu i teraz, tak? Dobra, wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie i do usłyszenia.